No, to co? Pierwszy odcineczek, Kasia. Popatrzcie tu do mnie. Słuchajcie, jak na domatorów przystało. Może nie najlepsza sceneria. Powinniśmy nagrywać raczej z kanapy. Nie, Kasia? Tak. Ale słuchajcie, odwlekamy ten początek kanału już od dość długo. Wojna, nie wojna. Wszystko, co się dzieje, jakieś pandemie. Powiem tak, że nie jest za ciekawie, ale chyba nie można tego odwlekać w nieskończoność, bo chcemy mieć pamiątkę troszkę z tej naszej budowy domu, bo o tym będzie cały odcinek, znaczy cały kanał. Cały kanał. Chcielibyśmy właśnie zrobić taki zapis w formie bloga, pamiętnika naszej budowy. O. I naszych całych perypetii. A ich jest naprawdę sporo. Póki co, pewno będzie jeszcze gorzej. Tak, ja będę musiał wygrzybywać jakieś nasze nagrania spontaniczne dla naszych znajomych, rodziny, żeby coś może posklejać, bo już dużo się zdążyło wydarzyć, więc na pewno będziemy robić taki, jak to się nazywa, Kasia, w filmie? Retrospektywa? Taka retrospekcja, tak, coś takiego, tego co było. No, na pewno można byłoby wcześniej kręcić materiały, no ale niestety. Chcieliśmy mieć pewność, że na pewno zaczniemy. Tak, głupio byłoby. Do tej pory tej pewności nie było do końca. Tak, głupio byłoby zaczynać kanał o budowie domu, a później stwierdzić, a jednak wiecie, chyba jednak nie. Kasia tutaj ma nadzieję, że jeszcze, że nic się nie wydarzy takiego. Teraz już przepadło, nie mamy gdzie mieszkać. Tak, teraz już przepadło, nie mamy gdzie mieszkać, ale o tym dowiecie się trochę więcej w kolejnych ujęciach, w kolejnych filmach, także póki co to tyle, tylko zajawka. No i mamy nadzieję, że i jakościowo damy radę i na pewno audio będzie trochę lepsze w kolejnych wideo, bo to tak trochę na spontanie, wiecie, ten pierwszy krok musi być chyba taki na spontanie, bo jakbyśmy się do tego przygotowywali, to i tak się już z pół roku przygotowujemy, także no, to do zobaczyska. Pamiętajcie o lajkach i o subskrypcjach. Podobno tak trzeba mówić na YouTubie.